Halo, halo, z boiska w Czelinie, witam ponownie po meczu z Unią Szklary Górne. Ze mną jest kapitan zespołu gospodarzy Zarzycki Adrian. Witam Cię Adrian bardzo serdecznie. Witam. Jaka jest Twoja opinia o tym spotkaniu? No, co się spodziewaliśmy. Unia przebuduje zespół swój, dużo młodych zawodników, którzy tam jeszcze mają wiek juniora. Fizycznie nie wyglądają za dobrze, no a naszą zaletą naszego zespołu jest gra fizyczna, no i tutaj w tym nasz były argumenty, gdzie tam graliśmy twardo, no i w tym przeważaliśmy w meczu, no strzeliśmy 4 bramki, gdzie mogliśmy naprawdę dużo więcej, no ale zespół gości murował się przed własną bramką, w 10 bronili praktycznie swoje bramki, więc tam naprawdę ciężko, no i na naszych boisku no ciężko jest grać w piłkę. Strzeliśmy 4 bramki, wygraliśmy mecz na spokojnie, zero jakichś tam z naszej strony nie było błędów dużych, że tam mogliśmy stracić bramkę. Strzeliśmy 4 bramki, 0 z tyłu, cieszymy się z 3 punktów i jedziemy dalej. Adrian, dzisiaj ławka w rezerwowej znowu nie była jakaś oszałamiająca, widać jakieś, nie wiem, braki kadrowe. Czy zamierzacie coś z tym zrobić na wiosnę, żeby zachęcić jakichś nowych zawodników do przyjścia do Czerliny? Powiem Ci tak, byłeś na meczu w Białęce, mieliśmy 17 zawodników. Praktycznie to jest pełny skład, który trener może wykorzystać do zmian na meczu. Przychodzą, nie wiem, poprzedni mecz z Przedmościem, dzisiaj mecz z Unią, gdzie nas jest 14-13 zawodników. Po prostu zawodnicy sobie nie przychodzą. To nie jest to, że na przykład trener ma jakiś problem z zawodnikami. No ale nie możemy tak robić, że na przykład ktoś sobie przyjeżdża na 2 mecze, później go nie ma tydzień, czy jedzie znowu 3 tygodnie, sobie robi przerwy, znowu przychodzi. No, nie oszukujmy się, my nie jesteśmy dziećmi, podchodźmy do sprawy kurwa poważnie jak dorośli faceci, kurwa, złapmy się za jaja, bo taka jest prawda, kurwa, zacznijmy trenować, bo nie ma co się oszukiwać, kurwa, widać kto na boisku ciągnie, kurwa, chociaż nikt nie jest w naszej zespole, kurwa, w mega formie, ale widać kto biega, kurwa, bo ci zawodnicy trenują przede wszystkim, kurwa. Sam oglądasz mecze, wszystkie praktycznie nasze, to widać kto trenuje, kto jak wygląda i tyle, no co mogę powiedzieć więcej. Chciałbym się jeszcze zapytać o wywiad trenera Umana po meczu z przegranym z Przedmościem. Padły tam słowa, że trener ma żal do jakiegoś zawodnika. Czy to zostało wyjaśnione? Bo też chodzą takie plotki, że trener Ulman jakby po rundzie jesiennej przekaże zespół Maciejowi Zarzyckiemu, a sam zajmie się prezesurą, czyli dbaniem o boisko i inne takie sprawy pozasportowe. Jaka jest opinia? Jak dla mnie ten wywiad, który udzielił trener Ulman, był pod wpływem emocji. Gdzieś tam pewnie go trzymał emocje z 2 dni, po czym kurde, no przeszło mu to wszystko i wydaje mi się, że on tego nie odpuści, chociaż sam nie wiem, no tak jak widziałeś dzisiaj, mówił, że już nie będzie trenował, dzisiaj jest na ławce, wystawia skład, no jest, no może ma żal, no ale pewne kwestie sobie wyjaśniliśmy naprawdę, kurwa, po meczu w Przedmościu, bo tak nie może być, jak i wiemy, że my jako zawodnicy popełniliśmy dużo błędów i niepotrzebne słowa padały, tak samo on jako trener nie powinien zachowywać się tak, jak zachowywał się w niektórych meczach i podchodził do zawodników, czy do osób, które są na ławce trenerskiej, więc no powiedzieliśmy sobie kilka dosadnych słów po meczu z Przedmościem. Ta przegrana, tak jak ci powiem, może była konieczna dla nas, żeby nas kurwa ochłodzić głowy, bo wszyscy już wszyscy już byli, myśleli, że korona wejdzie do okręgówki bez żadnej porażki, nie, bo to był ten kubeł zimnej wody, który był naprawdę chyba nam potrzebny, bo po meczu naprawdę to był pierwszy mecz, po którym my chyba z zadowoleniem wracaliśmy do domu, kurwa. To jest szczera prawda, w autobusie było naprawdę fajnie, bo sobie usiedliśmy w szatni i wyjaśniliśmy kilka spraw, których po prostu trzeba było wyjaśnić na początku sezonu i jest naprawdę chyba dobrze. W tym momencie wygląda to dobrze, tak, ale sam jak widzisz, no brakuje nam ludzi, bo na przykład mamy zawodników, którzy wchodzą tak do przytrzymania wyników. No nie oszukujmy się, bo nie mamy zawodników, moim zdaniem brakuje, Adrian, 3 zawodników, którzy by, tak jak ma Przedmoście, czyli oni mówią, trener ustala taktykę następującą. Gracie na maksa do 60 minuty, gramy z Czerniną, oni nie mają ławki, my wprowadzamy 3 ludzi, którzy jeszcze podnoszą, podkręcają tempo gry, no i potem wynik jest jaki. Dokładnie, tak jak mówisz, na przykład oni tak wpuścili w środek pola jednego słabszego zawodnika i tam jedno na skrzydło po to, żeby przytrzymać wynika w drugiej połowie, tak jak mówię. Tylko że my nie wysiadamy, bo my sobie naprawdę mocny zespół, że w 60 minucie jakbyśmy grali na przykład 11-11, gdzie tam okej, może popełniłem błąd, ale ja nie uważam, bo na przykład dzisiaj też kilka razy rozmawiałem bardziej dosadnie. Adrian, poczekaj, sorry, że ci przerwę. Po analizie, po przepytaniu się różnych zawodników i nawet sędziów, że
tak naprawdę przy twojej kartce to sędzia ogólnie nie trzymał ciśnienia. Jakby był bardziej doświadczony sędzia, to pewnie by ci tej kartki nie dał. No właśnie, i o to chodzi. Ale jeżeli mówimy o tym meczu, no to jeżeli sam sędzia pisze do naszego trenera z przeprosinami, że zawalił mecz, że nie, przepraszam, że nie dostał nawet po meczu przybić piątki zawodnikami, bo go ten mecz przerósł, no to jest coś nie tak. No ale druga sprawa, jeżeli jest taki mecz, na, no nie mówię, bo jest to na szczycie meczu, bo jest na przykład te 3 czy 4 drużyny w tym, w tej A-klasie, którzy walczą o awans. Jeżeli jest taki mecz, a kolegium sędziowskie wysyła młodego trenera na tak ważny mecz, no to, to jest coś nie halo, nie? No nie oszukujmy się, jest kolejny mecz, gdzie na przykład przyjeżdża sędzia, który się gubi w tak ważnych meczach dla nas, nie? I ostatnie pytanie, Adrian, jak się dzisiaj grało z taką perspektywą, że kolejna żółta kartka eliminuje cię z następnego spotkania? Ogólnie to jest gdzieś z tyłu głowy, cały czas za mną to chodziło. Wiedziałem, że jestem ważną postacią. Czyli byłeś, Adrian, bardzo spokojny, jak nie Adrian. No dokładnie, to w sumie i mi to trochę przeszkadza, bo tak jak wiesz, jestem żywiołowym zawodnikiem na boisku, ale gdzieś z tyłu głowy powiedzieliśmy sobie w szatni, że ja mam te 3 kartki, muszę uważać, bo naprawdę jestem ważną postacią w tym zespole, jeżeli mi braknie, no to będzie ciężko. Wiadomo, no, nie ma ludzi niezastąpionych, ale jeżeli przy takiej wąskiej kadrze tak jest, wypadną racja. 2 zawodników z podstawowej 11, którzy ciągną do zespół, no to jest nie za ciekawie, nie? No i gdzieś tam cały czas przy tych dyskusjach z sędzią, czy gdzieś przy kontaktach z zawodnikami uważałem bardzo, żeby nie złapać tej żółtej kartki, żeby nie wyeliminować się na kolejny mecz. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Adrian Zarzycki, kapitan LZS-u Koruny Czerwina. Halo Studio, halo Warszawa. Dzięki.